Good afternoon. Let me say it's just one Dzień dobry. Kwestia organizacyjna. Język roboczy tego panelu to angielski, więc jeśli ktoś potrzebuje tłumaczenia, to prosimy o wzięcie słuchawek. Nazywam się Iwona Reichardt, jestem zastępcą wydawcy głównego dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia. Publikujemy w Polsce, ale nasz dwumiesięcznik jest następnie rozprowadzany po całej Europie. Tematyka naszego magazynu poświęcona jest oczywiście Europie Wschodniej, ale także różnego rodzaju wpływom na naszą część kontynentu. Mam zaszczyt moderowania tego panelu. Mogę powitać gości, którzy przyjechali z bardzo odległych miejsc. Bruno przyjechał z Pekingu, Marcel z Paryża, Anton z Wiednia, ja z Krakowa, więc wydaje mi się, że mimo tego, że w Warszawie jest bardzo dużo ciekawych debat i paneli, to jest mimo wszystko wyjątkowa sytuacja, że tak wiele ciekawych ludzi spotyka się w jednym miejscu, by porozmawiać o rosyjskiej propagandzie. Teraz krótko przedstawię panelistów. Po mojej lewej stronie siedzi pan Marcel van Herpen, który jest dyrektorem Fundacji Cezara w Paryżu i ekspertem w kwestiach bezpieczeństwa, a także autorem trzech książek poświęconych Rosji, także książki wydanej w 2015 roku, która dotyczy maszynie propagandy Putina. W naszym dwumiesięczniku zamieściliśmy recenzję tego dzieła i każdy, kogo interesuje, kwestie takie jak kampanie dezinformacyjne czy propaganda rosyjska, z pewnością powinien zajrzeć do tej książki. Po mojej prawej stronie siedzi pan Bruno Macias, politolog z Portugalii, był ministrem do spraw europejskich w rządzie portugalskim. Obecnie pan Bruno podróżuje po krajach postsowieckich, zbiera materiały badawcze, przygotowuje się w ten sposób do napisania kolejnej książki poświęconej tym zagadnieniom. Koło Bruna siedzi Anton Szekowcow, który reprezentuje Uniwersytet Wiedeński i także Instytut Gettona w Londynie. Anton w swojej pracy skupia się głównie na tendencjach liberalnych w Europie, na skrajnej prawicy i jest także wydawcą miesięcznika poświęconego skrajnej prawicy i zajmuje się różnymi badaniami poświęconymi tematyce faszystowskiej. Więc tak jak widzicie, nasz panel jest naprawdę wyjątkowy. Mamy tutaj wspaniałych gości. Będziemy wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, co pozwoli nam uzyskać nieco lepszy obraz, nieco większe zrozumienie tego, w jaki sposób funkcjonuje rosyjska propaganda. Pytanie brzmi, dlaczego mówimy w ogóle teraz o propagandzie rosyjskiej tutaj w Warszawie, gdzie w krótkim czasie będziemy mieli szczyt NATO. Wszyscy skupiają się w tym momencie na kwestiach militarnych, na potędze militarnej przed tym szczytem NATO. Natomiast myślę, że nie muszę was długo przekonywać, aż szczególnie tych z was, którzy zajmują się polityką społeczną, mediami i zdają sobie sprawę z potęgi informacji. Nie muszę was przekonywać, jak ważne jest to, w jaki sposób informacje są przekazywane w świat i że waga i moc takich informacji jest nie mniejsza niż moc militarna. Another anniversary of our
Jutro w Polsce będziemy mieli kolejną rocznicę naszych częściowo wolnych wyborów, 4 czerwca 1989 roku. Ci z Was, którzy przypominają sobie jeszcze te czasy, lata 80., doskonale zdają sobie sprawę, jak to, co dowiadywaliśmy się wtedy z Zachodu, na przykład poprzez wolne radio, wpływało na nasz światopogląd, jak ten światopogląd kształtowało. Ja przypominam sobie teraz także, jak oglądałam zachodnie filmy. Z większości z nich niewiele rozumiałam, ale z pewnością wyciągnęłam z tych filmów bardzo wiele ważnych informacji. I myślę, że te wszystkie informacje płynące z Zachodu przyczyniły się później do wyborów, jakie dokonaliśmy chociażby w 1989 roku. Nasz panel nie ma na celu odpowiedzi na pytania, czy rosyjska propaganda działa, funkcjonuje dobrze. Chciałabym, żebyśmy poszli krok dalej i zadali sobie pytanie, dlaczego ona tak dobrze funkcjonuje. I będziemy tutaj odwoływać się do wiedzy i doświadczeń naszych wspaniałych panelistów, którzy postarają się wyjaśnić nam, dlaczego nawet we Francji czy w Austrii, w krajach, w których demokracja jest głęboko zakorzeniona, propaganda, która częściowo jest bardzo oczywista, tak dobrze przebija się do opinii publicznej i staje się częścią mainstreamu. Zacznę od Marcela. Dziękuję. Tak, tego popołudnia mówimy o dezinformacji, o wojnie propagandowej. Ja odwołam się w szczególności do Francji i do Holandii, do referendum w sprawie Ukrainy. Gdy myślimy o wojnie propagandowej, to z pewnością przychodzi nam do głowy rosyjska telewizja i rosyjska prasa. Natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej temu, jak Rosja prowadzi tę wojnę, to okazuje się, że ona ma bardzo wiele wymiarów. Jest bardzo bogatym, bardzo szerokim pojęciem, które nie ogranicza się tylko i wyłącznie do prasy. Jeśli przyjrzymy się wojnie propagandowej, jaką prowadzi Rosja, to ujrzymy, że telewizja Russia Today odgrywa bardzo ważną rolę. Ogląda ją dzisiaj 700 milionów ludzi na całym świecie. Jeśli pojedziecie do Paryża, Waszyngtonu, to w pokoju hotelowym z pewnością będziecie mieli dostęp do tej telewizji. Nie wiem, jak to wygląda w Warszawie. Jeszcze nie sprawdzałem. W tym roku telewizja RT zaczęła nadawać także po francusku i po niemiecku, ponieważ te dwa kraje, Francja i Niemcy, są ogromnie istotne dla Moskwy. Ale jest jeszcze jedna ciekawa kwestia. To program Russia Beyond the Headlines. Jest to projekt prowadzony przez rosyjską gazetę. Która wydaje różnego rodzaju dodatki dodawane do zachodnich gazet, takich jak Le Figaro, na przykład we Francji. Co miesiąc jest taki specjalny dodatek, który jest dołączany do gazet zachodnich. Ten dodatek nazywa się także Russia Today. I to jest coś niezwykle ciekawego. Jest to gazeta opłacana przez Kreml. Można w niej przeczytać o rosyjskiej kuchni, o turystyce, obejrzeć bardzo ładne ilustracje i przeczytać nieco o polityce. Ale ta polityka w tej gazecie to nie jest rosyjska propaganda, tak jak sobie ją wyobrażamy. Są tam bardzo ciekawe wywiady, na przykład z Ludmiłą Ulickają, pisarką rosyjską, która pisze, że koresponduje z Chodorkowskim, aktualnie był on w więzieniu i bardzo dobrze się na jego temat wypowiada. A więc
Polityka opisywana w tym dodatku jest bardzo inteligentna i ta wiadomość, z jaką Rosja próbuje się przedrzeć do świata zachodniego, odwołuje się do bardzo ciekawych teorii socjologicznych, na przykład do teorii dysonansu kognitywnego, który polega na tym, że należy dostosowywać swoją wiadomość, swój przekaz do odbiorców. Jeśli mówimy do odbiorców zachodnich, to nie możemy odwoływać się do zwyczajnej rosyjskiej propagandy. Zachodnie społeczeństwo jest liberalne i należy do jego stylu się dostosować. Kolejna teoria to przepływ komunikacji. Na czym ona polega? Te małe dodatki wydawane co miesiąc, dołączane na przykład do Washington Post, New York Times czy Süddeutsche Zeitung, czy też do La Repubblica we Włoszech i tak dalej, do do Le Monde chyba nie, do Le Monde jeszcze do tej pory nie dołączono tego dodatku, ale jest to bardzo ciekawy rodzaj propagandy. Ona jest gdzieś ukryta między wierszami, nie jest bezpośrednia. Innym bardzo ciekawym projektem prowadzonym we Francji jest to, że gdy kupujemy reklamy w magazynach francuskich, to równie dobrze możemy zacząć wydawać własne magazyny. I dokładnie to zrobił Siergiej Pugaczow, rosyjski oligarcha, który w 2009 roku wykupił francuską gazetę, jedną z największych gazet francuskich po wojnie. Później jej popularność spadała i koniec końców ona miała tylko 35 tysięcy stałych czytelników. Gazetą tą zarządzał syn Pugaczowa, który był jawnym wyznawcą idei propagowanych przez Francuski Front Narodowy. W 2011 roku gazeta została zamknięta po tym, jak zanotowała ogromne straty wynoszące 80 milionów euro. Widzimy zatem, że z jednej strony mamy telewizję rosyjską Russia Today, z drugiej strony mamy różnego rodzaju gazety zachodnie, do których dołączane są dodatki. Także w Wielkiej Brytanii, tam mamy także Libitewa, który wykupił sobie gazetę, jednak tam sytuacja wygląda nieco inaczej, bo on jest współwłaścicielem Nowaja Gazeta wspólnie z Gorbaczowem. Wojna informacyjna nie jest rozgrywana tylko i wyłącznie poprzez telewizję, gazetę i tak dalej, ale także poprzez instytucje. Na przykład we Francji założono taki instytut, to jest właśnie Instytut Demokracji i Współpracy, prowadzony przez Natalię Narowiczkają, która jest członkinią, a raczej byłą członkinią Dumy rosyjskiej i dawnej partii nacjonalistycznej Rogozina. Ta instytucja organizuje w Paryżu seminaria poświęcone tematyce eurosceptycznej. Aleks Władimirow na przykład przemawiał tam w 2007 roku, który przewidywał, że w ciągu 10-15 lat będziemy mieli do czynienia z wojną między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Mamy także Ruski Mir, organizację Rosyjski Świat. Jest to organizacja, która organizuje rosyjskie centra na różnych uniwersytetach. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, w zasadzie kopia inicjatywy chińskiej. Chińczycy robią dokładnie to samo. Oczywiście ta inicjatywa spotyka się z ogromną krytyką, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytety odmawiają
organizowania tego rodzaju centrów rosyjskich u siebie, opłacanych przez Kreml. No bo jeśli dany uniwersytet musi zgadzać się na to, że Kreml opłaca funkcjonujące w ramach uniwersytetu centrum, no to niestety nie mamy już do czynienia z wolnością słowa i z wolnymi badaniami na takim uniwersytecie. We Francji mamy także taką instytucję dialogu francusko-rosyjskiego. Jest to organizacja poświęcona biznesowi między Francją a Rosją. Dyrektorem tej organizacji jest pan Demare. Jest on współwłaścicielem Totala. Jakunin, czyli człowiek rosyjskiej kolei, jest kolejnym współwłaścicielem tej organizacji. Co ciekawe, Total, który ma udziały, znaczne udziały w Rosji, daje pieniądze na IFRI, a IFRI to francuski instytut międzynarodowy, który 21% środków pozyskuje z budżetu francuskiego, ale to im nie wystarcza. Oni potrzebują więcej pieniędzy. Dlatego instytut ten jest finansowany ze środków rosyjskich. Ciekawe jest to, gdy przyjrzymy się, co ci ludzie mówią. Na przykład jedna z pań, która pracuje w tej organizacji, po aneksji Krymu przez Rosję, powiedziała, że ona nie będzie wypowiadała się na temat sankcji. Ona nie jest ani za sankcjami, ani przeciwko. Ona chce tylko prowadzić swoje badania. Inny pan, który napisał elegię dla Putina z okazji jego urodzin, jest innym ciekawym przykładem tego, co się dzieje w tego rodzaju organizacjach. Widzimy więc, że ta wojna informacyjna nie ogranicza się do prasy, ale obejmuje także nawet uniwersytety, różnego rodzaju organizacje, instytuty, think tanki i organizacje pozarządowe. I wydaje mi się, że to jest poważny problem. Mamy oczywiście także partie polityczne różnego rodzaju. Wszyscy słyszeli o Froncie Narodowym. W 2014 roku jeden z członków, który był doradcą Marine Le Pen i obserwatorem podczas referendum na Krymie, immediately there was also afterwards in 2014 this question of a loan given by the first w 2014 roku pojawiła się kwestia pożyczki udzielonej przez bank rosyjski w wysokości 9 milionów euro. W tym roku pojawiła się znowu kwestia pożyczki w wysokości 27 milionów euro na wybory prezydenckie. Widzimy zatem, że mamy bardzo dużo wpływów rosyjskich we Francji. I już ostatnia kwestia, którą chciałbym tutaj poruszyć, to rosyjski kościół protestant prawosławny. Jest to coś bardzo ciekawego, bo to zawsze był kościół narodowy, ale za panowania Putina zyskał zasięg globalny, stał się kościołem globalnym z aspiracjami globalnymi. I w 2007 roku była fuzja rosyjskiego kościoła prawosławnego poza Rosją, na przykład w Ameryce. I 323 tysiące diecezji tego kościoła poza Rosją, założonych przez wyznawców tej religii, którzy wyemigrowali z Rosji. Wyznaczono tam biskupów przez patriarchę moskiewskiego. I kościół ten ma milion wyznawców w 30 krajach, co sprawia, że jest kościołem prawdziwie globalnym, co oczywiście odpowiada Putinowi, bo może on swoje macki za granicą rozpościerać. Także za sprawą tego kościoła prawosławnego. Toczy się bardzo wiele spraw sądowych
związanych z tym Kościołem. Widzimy zatem, że ta wojna ma charakter globalny i nie ogranicza się tylko do telewizji Russia Today, ale sięga dużo, dużo głębiej. Anton, ty w swoich badaniach skupiasz się na tendencjach liberalnych w Europie. Ostatnio mieliśmy do czynienia z wyborami prezydenckimi w Austrii. Czy mógłbyś opowiedzieć nam, jak działała rosyjska propaganda w tym zakresie? Troszkę później powiem o tym, co dzieje się w Austrii. Na początku chciałbym przedstawić taki ogólny obraz relacji między skrajną prawicą w Europie a Rosją. Teraz kończę książkę na ten temat i mam nadzieję, że ta książka się jeszcze w tym roku ukaże. I chcę w tym momencie podzielić się pewnymi uwagami, które też są zawarte w tej książce. Jeżeli rozmawiamy o Rosji i o skrajnej prawicy europejskiej, czasami popełniamy pewien błąd, zwłaszcza dziennikarze często popełniają taki błąd, że mówią po prostu o Rosji i już nie różnicują między różnymi podmiotami, które działają w Rosji. Jeżeli spojrzymy na historię zimnej wojny, na to, co się działo w Europie, po II wojnie światowej i współpracę między ówczesnym Związkiem Radzieckim a różnymi prawicowymi grupami w Europie, to musimy stwierdzić, że ta współpraca, którą obserwujemy dzisiaj, nie jest podobna do tego, co się działo w latach 90. XX wieku. To jest nowe zjawisko, ale zanim będę mówił o roku 2004, który moim zdaniem jest tutaj kluczowy, chcę jeszcze powiedzieć, że już od lat 90. XX wieku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, rozpoczęła się pewna jeszcze ograniczona wówczas współpraca między Rosją a skrajną prawicą w Europie. Władimir Żyrinowski, który reprezentuje Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji, to jest niewłaściwa nazwa tej partii. Sergiej Glaziew to kolejne nazwisko, Dugin kolejne nazwisko. Glaziew jest doradcą Putina w kwestiach międzynarodowych, ale w latach 90. był to opozycjonista. W roku 2004, co się wtedy stało? Jeżeli pamiętają Państwo, był to rok pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, ale był to również okres między rokiem 2003 i 2015, kiedy dokonała się rewolucja w Gruzji, Kirgistanie i Uzbekistanie. I na Ukrainie, przepraszam. I wszystkie te wydarzenia były traktowane przez Rosję jako zdrada ze strony Zachodu. W 2004 roku Putin uważał, że Zachód zaakceptował już Rosję jako kraj o takim kształcie, jaki Rosja wówczas miała, czyli kraj nie do końca demokratyczny, ale kraj, z którym warto współpracować gospodarczo i nie tylko. I było też wiele inicjatyw rosyjskich na Zachodzie, na przykład pranie pieniędzy, w które była zaangażowana Rosja. Często też Rosjanie wysyłali swoje dzieci na najbardziej prestiżowe uczelnie zachodnie. I ci Rosjanie byli serdecznie witani przez przywódców zachodnich i uważano Rosję za taką aspirującą demokrację, za kraj, który cały czas ulega przekształceniom, gdzie trwa proces transformacji. Potem Rosja zauważyła te rewolucje, które dokonywały się na Ukrainie, w Gruzji, i
w Azji Środkowej i Rosja uważała, że jest to efekt jakiegoś spisku zachodniego przeciwko Rosji, jakichś wpływów zachodnich przeciwko Rosji. Tutaj służby wywiadowcze były zaangażowane w to wszystko, policja, armia i uruchomiono taką narrację antyzachodnią, przypominającą tę, z którą mieliśmy do czynienia podczas zimnej wojny. Powiedziano wówczas w ten sposób: Zachód knuje przeciwko nam. I wówczas rozpoczęła się faza współpracy między Rosją a skrajną prawicą w Europie. Rosja przyjrzała się, jak doszło do rewolucji na Ukrainie, w Gruzji i w Kirgistanie. Przyglądano się wyborom i stwierdzono, że do tych rewolucji doszło, ponieważ kwestionowano wyniki wyborów, na przykład wybory Janukowycza. I w 2004 roku, 2005 roku pojawiła się pewna alternatywa. CIS-IMO to organizacja, która powstała w 2004 roku. To nie była jeszcze inicjatywa Kremla wówczas, ale rozumiano już wówczas na Kremlu, że ta organizacja może być bardzo przydatna. Stwierdzono, że ta organizacja, która ma monitorować wybory w państwach wspólnoty niepodległych państw, będzie wysyłana właśnie, żeby obserwować te wybory i nawet jeżeli te wybory miałyby być nieuczciwe, to zwłaszcza w sytuacji, kiedy obserwowano by wybory, które miały jakiś związek z Rosją i mogłyby wyniki takich wyborów narazić elity rosyjskie, to ci eksperci ocenialiby wybory jako sprawiedliwe, uczciwe, jeżeli wygrywałyby siły prorosyjskie, jeżeli wygrywałyby siły antyrosyjskie, to ci eksperci by się wypowiadali w zupełnie inny sposób, że te wybory mianowicie są nieuczciwie przeprowadzone. Odbywały się więc takie misje, taki monitoring miał miejsce i trzeba zwrócić uwagę, że niewielu zachodnich obserwatorów było gotowych wyjeżdżać do tych krajów i obserwować tam takie wybory, ale godzili się na uczestnictwo w takim monitoringu przedstawiciele właśnie skrajnej europejskiej prawicy. I większość takich obserwatorów w marcu 2013 roku to byli właśnie przedstawiciele skrajnej europejskiej prawicy, ale to wszystko rozpoczęło się już wcześniej, w latach 2004-2005. I też do Naddniestrza, do Abchazji. Przedstawiciele tej organizacji CIS-EMO się wybierali, żeby obserwować wybory. Różne podmioty rosyjskie współpracowały w tym zakresie, niekoniecznie bezpośrednio Kreml, ale Kreml rozumiał, że ta organizacja może być bardzo pomocna. Kolejna kwestia to wojna w Gruzji w roku 2008. Rosja wygrała tę wojnę w ciągu 5 dni. Bardzo łatwa była to wygrana, ale Rosja zrozumiała wówczas, że ich soft power, miękka władza, nie działa. Rosja rozumiała, że wygrała wojnę, ale nie przekonała świata zachodniego, że miała rację w tej wojnie i że postępowała zgodnie z zasadami fair play. I wówczas Rosja rozpoczęła proces rebrandingu, zmiany wizerunku. W roku 2008-2009 zmieniono nazwę z Russia Today na RT. Zmieniono również perspektywę narracji, ponieważ wcześniej Russia Today to było takie narzędzie soft powerowe, które miało wywierać wpływ na społeczeństwa na Zachodzie. Nie ma w tym nic złego, bo każdy coś takiego robi, ale co się rozpoczęło później? Później dodano do tej narracji soft powerowej coś więcej.
bo zrozumiano, że ich wcześniejsze sposoby wpływania, przekonywania społeczeństw zachodnich nie działały, że trzeba było coś zmienić. I zaczęto mówić, że Rosja jest dobrym krajem, a Zachód jest zepsuty. Those people should be Westerners, those people should be Europeans, Americans, who would say that the West. I zrozumiano też, że mu trzeba pokazywać na wizji ludzi, którzy będą mówili właśnie w ten sposób, że Rosja jest dobra, a Zachód jest zły, zepsuty. I kto się do tego nadawał najlepiej? Oczywiście eurosceptycy, osoby, które opowiadały się za zniszczeniem Unii Europejskiej na przykład. I to właśnie ich zapraszano do studia. I to też bardzo ważny aspekt współpracy między rosyjskimi mediami a skrajną prawicą w Europie. I wreszcie trzecia kwestia, trzeci okres, o którym chcę powiedzieć, to lata 2011-2012. Pamiętają Państwo być może Siergieja Magnickiego. Siergiej Magnicki to był prawnik rosyjski pracujący dla firmy Ermitaż i był torturowany, zginął w areszcie w Rosji w roku 2009, o ile dobrze pamiętam. I w 2011-2012 Zachód zaczął jakoś na to reagować, na tę śmierć Magnickiego. I to był pierwszy moment, kiedy kraje zachodnie wprowadziły sankcje wobec poszczególnych urzędników rosyjskich, których uważano za osoby odpowiedzialne za śmierć Magnickiego. To były pierwsze takie istotne sankcje. I Rosja zareagowała bardzo agresywnie, ale również w roku 2011-2012, kiedy rozpoczęła się wiosna arabska, miały wówczas miejsce też dosyć silne protesty przeciwko Putinowi po wyborach w 2011 roku i wyborach prezydenckich w 2012 roku. I to było połączenie tych wszystkich czynników, które sprawiło, że jest jakiś spisek przeciwko Rosji, że Zachód spiskuje, że Zachód próbuje obalić reżim Putina i zaczęto promować jeszcze na większą skalę antyzachodnią retorykę. W 2011-2012 ten proces propagowania antyzachodniej retoryki osiągnął pewnego rodzaju apogeum. To było widoczne w przemówieniach Putina i przy wielu innych okazjach, w swoich oświadczeniach Putin i cały Kreml wypowiadali się w sposób bardzo nieprzyjazny wobec Zachodu i szukano jednocześnie jakichś sprzymierzeńców na Zachodzie, którzy by sympatyzowali z Rosją, ale jednocześnie oczywiście chciano cały czas współpracować z establishmentem zachodnim. A Gerhard Schröder, Nicola Sarkozy czy Silvio Berlusconi, to były osoby, które były gotowe współpracować z Putinem w dalszym ciągu, ale nie było zbyt wielu takich osób. Schröder miał swoje interesy w Gazpromie. Sarkozy i Berlusconi to też już nie były osoby u szczytu i Rosja tutaj się obawiała zerwania kontaktów z zachodniego establishmentu z Kremlem. W Austrii ta partia skrajna prawicowa to FPÖ, Wolnościowa Partia Austriacka, i już w latach 2008-2009 wypowiadali się przychylnie o Rosji, ale wówczas jeszcze ta partia nie spotkała się z jakąś wielką akceptacją przez establishment rosyjski. Do pewnego stopnia może tak, ale żadni politycy wysokiego szczebla z tą partią nie współpracowali wówczas jeszcze. I jedynym powodem, dlaczego Kreml, a mówiąc Kreml, mam na myśli polityków wysokiego szczebla, dlaczego oni nie chcieli współpracować z partią FPÖ w Austrii? Dlatego, że wciąż chcieli współpracować z socjaldemokratami i konserwatystami austriackimi,
czyli Austriacką Partią Ludową, ze względu na powiązania biznesowe z Austrią. Jeżeli współpracuje się z konserwatystami i socjaldemokratami w Austrii, a potem zaczyna się na wysokim szczeblu współpracę z ich głównym oponentem, no to jest to rodzaj dyskredytacji w oczach tych partii konserwatywnej i socjaldemokratycznej, co prowadzi z kolei do problemów przy inwestycjach w tym kraju ze strony Rosji. Było kilka inicjatyw, ta współpraca się rozwijała jednak. Rosatrudnictwo, o którym mówił Marcel, i to nie była współpraca z Ruski Mir, tylko z różnymi innymi organizacjami. Na przykład Russian Ball w Hofburgu w Wiedniu odbył się taki rosyjski bal kilka lat temu. I bal ten został zorganizowany przez Rosjanina, który mieszkał już od wielu lat w Wiedniu, ale bal ten miał charakter polityczny. Czytano tam oświadczenia Aksjonowa, który jest takim nieoficjalnym przywódcą Krymu. Ta skrajnie prawicowa partia sponsorowała tego typu wydarzenia. Apparently behind one of the very glossy magazine, which is again pewna gazeta brukowa w Austrii, która wydaje się być w rękach Rosji, i też są powiązania między tą gazetą a partią FPÖ. Not of a very high status in Austria. I trzeba powiedzieć, że bardzo niewiele osób w Wiedniu chodziło na takie bale rosyjskie. Też niewiele osób w Austrii kupowało tę gazetę Infodirekt brukową, związaną z partią FPÖ i Rosją, ale pokazuje to, jak bardzo Rosja starała się nawiązać współpracę ze skrajną prawicą na Zachodzie. I to też pokazuje, no, Marine Le Pen już w roku 2011 partia tak chciała wysłać kogoś na spotkanie do Rosji, żeby spotkać się z jakimiś wysokimi politykami rosyjskimi, ale było to możliwe dopiero w roku 2013, dlatego że wcześniej Rosja nie chciała okazać honorów Marine Le Pen przed wyborami, dlatego żeby nie zepsuć sobie relacji z Hollandem czy z Sarkozy, którzy również startowali w tych wyborach. Ale po roku 2012-2013 ta współpraca między Rosją a Frontem Narodowym Francuskim się rozwijała, stawiała się coraz bardziej intensywna. I tutaj jedną z przyczyn rozwoju tej współpracy była pożyczka, której Frontowi Narodowemu Francuskiemu udzielił jeden z rosyjskich banków. Już kończę niedługo. Współpraca ta zawsze oczywiście zależy od różnych kontekstów narodowych, ale jednocześnie trzeba powiedzieć coś o propagandzie jeszcze. W szczególności jeżeli chodzi o media. Te państwowe media, takie jak Głos Rosji, Voice of Russia, Sputnik czy RT, to są media, które wierzą w taką teorię, nazywaną przez Wilsona echo chamber. I to jest taka narracja, która dociera być może do 1000 tylko odbiorców, być może połowa w to wierzy, 500 z tego 1000, ale ta narracja jest potem powtarzana w różnych innych mediach, jest po prostu cytowana, i kiedy jest już cytowana w innych mediach, to okazuje się, że nikt już nie pamięta, co jest źródłem pierwotnym tej retoryki. Po prostu mamy do czynienia z takim efektem echa. Ta informacja, która ma swoje źródło w Rosji, jest potem powtarzana przez różne media na Zachodzie.
I w ten sposób poprzez ten efekt echa dociera do bardzo szerokiej publiczności, bo mamy do czynienia z jakąś informacją w medium kontrolowanym przez Rosję, które nie ma szerokiej publiczności, ale potem inne media cytują tę wiadomość i w ten sposób ta informacja dociera do mas i już jedynie niewielki odsetek tych finalnych wszystkich odbiorców zdaje sobie sprawę, że źródłem tej informacji jest rosyjska propaganda i różnego rodzaju badania socjologiczne pokazują, czy sondaże pokazują, że niewiele osób popiera politykę rosyjską. Ale mimo wszystko ta propaganda rosyjska jest skuteczna, ponieważ ludzie, którzy spotkali się z tą propagandą rosyjską, być może nie stali się bardziej prorosyjscy, ale i tak są pod wpływem tej propagandy, ponieważ nie mają już tak wielkiego zaufania do swoich własnych demokratycznych rządów na zachodzie Europy. Więc nawet jeżeli ta propaganda nie sprowadza się do tego, że ci ludzie zaczynają być prorosyjscy, to przynajmniej zaczynają mieć wątpliwości co do racji Zachodu. Bruno, podróżowałeś po krajach byłego Związku Radzieckiego. Masz też doświadczenia w pracy dla rządu portugalskiego. Jak ty postrzegasz tę narrację rosyjską, która mówi o tym, że Zachód jest zły i jak ona jest postrzegana w twoim kraju? Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o kampanie dezinformacyjne rosyjskie, w przeciwieństwie do innych panelistów. Dlatego moja perspektywa będzie nieco inna, może dlatego właśnie zostałem zaproszony do tego panelu. Podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami politycznymi. Tym, co mogłem zaobserwować chociażby w Brukseli. Proszę pozwolić mi powiedzieć, że musimy rozróżnić pomiędzy propagandą i wojnami propagandowymi i innymi działaniami prowadzonymi przez Rosję. Wiemy, że są także przykłady szantażu wobec polityków zachodnich. Służby specjalne szantażują zachodnich polityków. Mamy także przypadki korupcji. Trudno się o tym mówi, dlatego że to są kwestie, którymi powinna zająć się policja. To są sprawy kryminalne. To o tym nie mówi się na panelach takich jak ten nasz dzisiejszy, tylko zgłasza się te sprawy na policję. Ale wiemy, że to wszystko się dzieje i ma wpływ na realną sytuację. I różni się to w swojej naturze od innych działań, które nazwalibyśmy wojną informacyjną, podczas której staramy się narzucić swoje patrzenie na świat innym. Ale proszę mi pozwolić także wprowadzić inne rozróżnienie. Jeśli chodzi o treść tych wiadomości przekazywanych przez Rosję, to ta treść jest mocno wątpliwa i podam kilka przykładów. Wydaje mi się, że skuteczność jest dużo wyższa, jeśli chodzi o zarządzanie uczuciami, jeśli mogę to tak nazwać, w zachodniej opinii publicznej. Sposób, w jaki staramy się zarządzać reakcjami emocjonalnymi, a nie o treść. I to bardzo różni się od tej sowieckiej propagandy, która skupiała się na samej treści. Bardzo wiele napisano na temat propagandy, która skupia się na treści i faktach i na propagandzie, która skupia się raczej na emocjach. Jest bardzo wiele książek poświęconych temu zagadnieniu. Postmodernistyczna propaganda nie jest już tak zainteresowana informacjami, treścią, jak emocjami. I podam przykład z mojego doświadczenia. Po aneksji Krymu, jeśli przyjrzymy się temu, co się działo,
I jakie oficjalne oświadczenia były wydawane po aneksji Krymu, to po pierwsze, nie mówiono o tym, że Rosja jest obecna we wschodniej Ukrainie. Przypominam sobie taki jeden przypadek, kiedy chciałem zasugerować zmienić pewien tekst, tak, aby dodać tam słowa, że we wschodniej Ukrainie znajdują się rosyjscy rebelianci. Ja nawet nie chciałem użyć słowa wojska, nie, chciałem użyć słowa rebelianci, ale to się nie powiodło. To było najdelikatniejsze wyrażenie, jakie można było zastosować, ponieważ ci ludzie to były dziesiątki tysięcy wojsk rosyjskich, ale moja sugestia została udaremniona, szczególnie przez jednego z ministrów spraw zagranicznych, który już nie sprawuje obecnie tej funkcji, ale wszyscy zgodzili się, że to jest język zbyt twardy, którego nie potrzebujemy. Czy to się wydarzyło dlatego, że tak jak przeczytałem w niektórych gazetach, rosyjska propaganda przekonała Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Europie Zachodniej, że Rosja nie była obecna w Ukrainie Wschodniej? Nie, oczywiście, że nie. Ci sami ministrowie, którzy mówili na spotkaniach, że nie zgadzają się ze zdaniem, którego chciałem użyć, byli pierwszymi, którzy później przyznawali, że rosyjskie wojska były obecne na Ukrainie. Oczywiście wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, więc nie chodziło o treść, nie chodziło o wiarę, czy te wojska naprawdę tam były, czy nie. Nie. I to jest głupota, żeby sugerować, że rosyjskiej propagandzie udało się nas przekonać, że Rosja nie była obecna na Krymie. Ale powiodło im się coś innego. Co się im udało? Zarządzanie reakcjami polityków europejskich. Tworzenie pewnego krajobrazu emocjonalnego, w którym ważne jest to, by nie być zbyt agresywnym, w którym ważne jest to, by wyodrębnić się od polityków amerykańskich, którzy są zawsze bardziej otwarci, gotowi na konfrontację. Było ważne, żeby propagować dialog i otwartość, żeby sugerować jakiś kompromis między Ukrainą a Rosją i tak dalej, i tak dalej. To były reakcje, których wszyscy chcieli się trzymać. Nikt nie chciał być zbyt agresywnym, zbytnio wystawiać się na konfrontację. Więc widzimy, że tutaj mamy do czynienia z pewnym sukcesem rosyjskiej propagandy w zastraszaniu Zachodu. Nie wydaje mi się natomiast, żeby rosyjskiej propagandzie udało się wpływać na to, w co Europa Zachodnia wierzy, ale wydaje mi się, że udało się rosyjskiej propagandzie zastraszyć polityków zachodnioeuropejskich. Politycy zachodnioeuropejscy zawsze starają się stosować politykę konsensusu, nie konfrontować się otwarcie z nikim. I Rosja w bardzo umiejętny sposób wysyła takie sygnały, które sprawiają, że politycy zachodnioeuropejscy jeszcze bardziej od konfrontacji się odsuwają, jeszcze mniej są jej chętni. I możemy mieć takie wrażenie, że Rosja jest nieco szalona. Tutaj cofamy się jeszcze do Machiavelliego. I tutaj muszę się zgodzić z Trumpem, że chodzi o podstawowe zasady przyświęcające politykom. Rosja odnosi bardzo duże sukcesy w tym zakresie. Udało jej się skupiać na przykład na konfrontacji atomowej. Co dwa, co trzy miesiące wypuszczała pewnego rodzaju komunikaty. Mówiła o wojnie atomowej, co przekładało się na to, że Zachód zaczynał się bać, że Zachód był zastraszany. I wydaje mi się, że w tym zakresie rosyjska propaganda odniosła ogromny sukces. Natomiast jeśli chodzi o fakty, tutaj nie powiedziałbym, że Zachód nie wierzył w obecność Rosji na Ukrainie. Rosji nie udało się tego ukryć. Chodziło raczej o procesy emocjonalne. I w pewnym momencie
To, co było publikowane w gazetach z dnia na dzień, i tutaj historycy będą mogli się temu przyjrzeć w przyszłości, zaczęto mówić o obecności Rosjan w zachodniej Ukrainie. Więc z jednego ekstremum przeniesiono się do drugiego ekstremum. Jednego dnia w ogóle nie było mowy o rosyjskim wpływie w Ukrainie Wschodniej, a kolejnego dnia zaczęto otwarcie mówić o obecności wojsk rosyjskich w Ukrainie Wschodniej. Widzimy więc tutaj zmianę, totalną zmianę podejścia polityków, ale także biurokratów, chociażby z Brukseli. Oni także mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Pytaliście także o moje podróże po krajach postsowieckich. Tak, rzeczywiście takie podróże prowadzę w ostatnich miesiącach. I przestrzeń publiczna w tych krajach jest ogromnie zanieczyszczona, jeśli mogę użyć takiego wyrażenia. Rozmawiałam ostatnio z młodym studentem z Kazachstanu, który bardzo dobrze mówił po angielsku. Zadawał mi wiele pytań. I te pytania zdradzały sposób, w jaki on patrzy na świat. Na przykład student ten uważał, że w Paryżu nie mieliśmy do czynienia z zamachem terrorystycznym, że to był jakiś wymysł polityki, jakaś propaganda, kwestia kłamstwa i manipulacji. Ten student powiedział, tam nie było żadnego zamachu, to było wszystko polityka. I mówiąc, to było wszystko polityka, ten student miał na myśli jakąś teorię spiskową, jakieś kłamstwo. I z tego rodzaju podejściem spiskowym mamy do czynienia na całym terytorium postsowieckim. Jest to wynik propagandy rosyjskiej z jednej strony, z drugiej strony jest to wynik tego, że nie mamy do czynienia w tych krajach z wolnością słowa. I Rosja potrafi z tego korzystać, potrafi to przeciągać na swoją stronę. I w kwestiach takich jak, w miejscach takich jak Mołdowa czy Kazachstan, tam gdzie ludzie mówią głównie po rosyjsku, ci ludzie są bardzo podatni na sposób postrzegania świata taki bardzo rosyjski. Chciałbym jeszcze powiedzieć o innych kwestiach. Propaganda rosyjska działa w niektórych obszarach, w innych obszarach nie działa w ogóle. Nie wydaje mi się, żeby treść odgrywała tutaj znaczenie. Ale z pewnymi treściami Rosji udało się przedrzeć do opinii publicznej. Rosja twierdzi na przykład, że Krym nigdy nie był ukraiński, że zawsze był częścią Rosji, że Rosja i Ukraina to są tak naprawdę narody siostrzane, że może powinny być jednym krajem. To są kwestie, które nie narodziły się na przestrzeni ostatnich 2 lat. Nie, one sięgają setki, czy może nawet 100, czy może nawet 200 lat w tył. Ostatnio czytałem Sołżniecyna na temat Ukrainy i on właśnie dokładnie to mówił, co ja tutaj państwu mówię. I to ludzie, tacy jak Sołżniecyn, którzy wpływają na Krym, na Kreml. To jest bardzo oczywiste, że Sołżniecyn ma wpływ na Kreml, zwłaszcza w zakresie polityki ukraińskiej. I to są poglądy, z którymi utożsamia się społeczeństwo rosyjskie. Jeśli rozmawiam z ludźmi w Rosji na temat Ukrainy, ci ludzie mówią mi, że Ukraina to jest taki naród siostrzany, który powinien być bliski Rosji, a jeśli będzie bliski Unii Europejskiej, to będzie zawsze przez tę Unię Europejską dyskryminowany, że on nie ma nic do ofiarowania Unii Europejskiej, a ma wiele do ofiarowania Rosji. I tego typu stwierdzenia są bardzo istotne w Rosji i na Ukrainie od dłuższego wieku i Kreml musi się z tymi kwestiami utożsamiać, ponieważ to są kwestie, to są poglądy społeczeństwa rosyjskiego.
Musimy oczywiście być bardzo sceptyczni wobec wszystkiego, co słyszymy ze strony Kremla. Dziękuję serdecznie za podzielenie się z nami tymi doświadczeniami. Próbuję krótko podsumować przed pierwszą rundą pytań. Oczywiście taki panel nie może rozwiązać w pół godziny wszystkich problemów związanych z rosyjską propagandą, ale być może możemy dojść do wniosku, że skuteczność rosyjskiej propagandy opiera się głównie na sentymentach emocjonalnych, a nie na faktach i treściach, tak jak powiedział Bruno. Z drugiej strony, wydaje mi się, że widzimy tutaj różnice geograficzne w ramach naszego panelu. Ta skuteczność jest inna we Francji, może nieco mniejsza w krajach takich jak Portugalia. I ja pochodzę z Polski i mogę też potwierdzić to samo. Ale teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do drugiej kwestii, czyli do tego, co Zachód może zrobić. Inne pytanie, na które pewnie wielu z was uważa, że nie ma żadnej odpowiedzi. Ale tutaj chciałabym znowu się odwołać do doświadczeń roku 89 w Polsce i naszej przychylności wobec wartości zachodnich, które sobie bardzo dobrze przypominam. I chciałabym powiedzieć, że XX wiek był wciąż takim wiekiem, kiedy walczyliśmy o wolność informacji. Dzisiaj żyjemy już w wieku XXI. Już 16 lat tego XXI wieku minęło i wydaje mi się, że na Zachodzie wciąż musimy walczyć o wolność informacji. I moje pytanie brzmi następująco. Czy to sprawia, że jesteśmy głusi na naruszenia tej wolności? A jeśli tak, jeśli jesteśmy ślepi na przykłady naruszeń tej wolności, to być może nie jesteśmy w stanie rozpoznawać pewnych emocji, jakie propaganda na nas narzuca. Więc co my jako społeczeństwo zachodnie możemy uczynić w tej kwestii? Zacznę znowu od Marcela. Tak, dziękuję. Mam 7 propozycji, jeżeli chodzi o walkę z wojną informacyjną Rosji. Pierwsza propozycja, musimy wydawać więcej pieniędzy. Rosja wydaje mnóstwo pieniędzy, około miliarda dolarów rocznie na wojnę informacyjną, a jednocześnie widzimy, że w latach 90. zachodnie rządy ograniczały stopniowo budżety na dyplomację publiczną i media państwowe. Hillary Clinton skarżyła się na przykład, że w USA coraz mniej się wydaje właśnie na dyplomację publiczną i słusznie. Kolejna propozycja to jest propozycja ministra Sikorskiego. Dlaczego my, Europejczycy i Amerykanie, nie mielibyśmy stworzyć telewizji rosyjskojęzycznej, która mogłaby być konkurentką RT? Pół miliona euro Holandia przekazała na badania właśnie nad tą kwestią. Po tym, jak doszło do katastrofy samolotu holenderskiego nad Ukrainą, ale cały czas nie mamy jeszcze takiej rosyjskojęzycznej telewizji, która byłaby odbierana w całej Europie. Łotwa podjęła tę inicjatywę i podano właśnie taką informację, że w Berlinie jest też taka inicjatywa. Tam chodzi o telewizję internetową, która mogła być odbierana w całej Europie, ale myślę, że stać nas na więcej. Trzecia kwestia to analiza faktów, ponieważ jest wiele faktów podawanych przez Sputnika czy przez RT, które mają charakter dezinformacyjny.
To są pół prawdy, pół kłamstwa, a czasami nawet jest to pełne kłamstwo albo i pełna prawda, ale pokazana w specyficznym kontekście. I w tym momencie Unia Europejska przetwarza te informacje. W Kijowie jest taka organizacja na uniwersytecie, która nazywa się stopthink.org. W 8 językach jest to dostępna. Strona nawet po holendersku. I tam obnaża się propagandę rosyjską. Więc musimy wydać więcej pieniędzy, musimy analizować fakty, musimy stworzyć alternatywne kanały telewizyjne rosyjskojęzyczne, zwłaszcza w tych krajach, gdzie mamy mniejszość rosyjską. I również w Niemczech, ponieważ tam żyje milion osób rosyjskojęzycznych, to są ludzie, którzy wyemigrowali jeszcze w latach 80. w dużej części do Niemiec. Poza tym zwiększanie świadomości. Jeżeli wiemy, że jesteśmy narażeni na propagandę, to możemy świadomie się jej przeciwstawić, ale to jest zadanie szkół, zadanie edukacji. Na przykład w Niemczech mamy taką organizację, która zajmuje się edukacją polityczną i działa właśnie w tym obszarze. Piąta kwestia, najważniejsza chyba, musimy mówić prawdę. Nie możemy zwalczać propagandę propagandą. Musimy zawsze mówić prawdę, również na temat własnych błędów. Musimy być niezależni i obiektywni. Takie przykłady jak Guantanamo czy gwałty w więzieniach, o tym też trzeba mówić prawdę. Lenin powiedział, że kłamstwo powtarzane wystarczającą liczbę razy staje się prawdą i na takiej zasadzie działa RT. Roosevelt, amerykański prezydent, powiedział, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie nie staje się prawdą. I to jest różnica między Zachodem a Wschodem. Kwestia szósta, nie można być zbyt tolerancyjnym. I wydaje mi się, że Rosja właśnie znakomicie nadużywa różne wolności liberalne Zachodu, zamykając jednocześnie podobne wolności działalności zachodnich działaczy w Rosji. RT ma ogromny zasięg i w roku 2014 uchwalono ustawę w Rosji, która zabrania zachodnim inwestorom, którzy mają inwestycje przekraczające 20% udziału w spółkach medialnych rosyjskich. Tego nie wolno robić. Więc tu widzimy znów brak równowagi. Rosja kupuje na przykład udziały w Springerze, a jednocześnie dopuszcza jedynie w bardzo ograniczonym zakresie jakąkolwiek obecność inwestorów zachodnich w mediach rosyjskich. I to jest bardzo istotne również, na przykład w Wielkiej Brytanii mamy biuro komunikacji, które jest taką organizacją typu watchdog. Organizacja ta monitoruje informacje przekazywane w telewizji, sprawdzając, czy te informacje przekazywane przez kanały telewizyjne są obiektywne. I ta organizacja typu watchdog kilkakrotnie karała RT, zwłaszcza za filmy dokumentalne o wojnie w Syrii i o aneksji Krymu. Another point is fight trolls.
I kolejna kwestia to walka ze trollami. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Przeprowadzano ze mną wywiad w sierpniu 2014 roku w Holandii, 3 tygodnie po katastrofie samolotowej, gdzie zginęło bardzo wielu Holendrów nad Ukrainą. I po tym wywiadzie pojawiła się fala komentarzy na stronie internetowej tej gazety i 80% tych komentarzy to były komentarze pro-putinowskie. Pytano, kto mi płaci, albo kto płaci gazecie za głoszenie tego typu opinii. I redaktorzy musieli oświadczyć, że to nieprawda. Również Moscow Times musiało zamknąć możliwość publikowania komentarzy na swojej stronie internetowej, ponieważ też strona ta była bombardowana komentarzami zamieszczanymi przez troli internetowych. Powinniśmy mieć taką więc agencję działającą w skali całej Unii Europejskiej, która walczyłaby z trollami, która by tworzyła takie czarne listy, tak żeby osoby te nie miały już możliwości publikowania treści na stronach internetowych utrzymywanych na serwerach w Unii Europejskiej. Mamy problem, ponieważ jesteśmy liberalnym społeczeństwem zachodnim, które chce być wierne swoim wartościom. W Rosji nikt nie ma tego typu ograniczeń. Ale powinniśmy i tak próbować jakoś przeciwstawić się propagandzie rosyjskiej. Antoni odniósł się do tych komnat echa, echo chambers. Ja bym chciała tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rosja nie musi tej propagandy i takich grup odbierających propagandę na Zachodzie tworzyć od nowa. Ona musi tych ludzi tylko nieco ku sobie przyciągnąć. Co pan sądzi na ten temat? Jeśli mówimy o tym, czy rosyjska propaganda jest skuteczna, czy też nie, to ja zadaję sobie pytanie, czy propaganda sowiecka była skuteczna na Zachodzie. Wydaje mi się, że nie była. Pomimo miliardów rubli wydawanych na aktywne miroprijatie, na to, co kontrolowało KGB, na działania zmierzające do zmiany opinii publicznej na Zachodzie, nie wydaje mi się, żeby propaganda rosyjska była szczególnie skuteczna. I to Związek Radziecki upadł, a nie NATO, czy jakaś inna organizacja europejska typu Unia Europejska. Więc wydaje mi się, że jeśli zadajemy pytanie dotyczące tego, jak zwalczać propagandę rosyjską, to oznacza, że zachodnie społeczeństwo stało się słabe i skorumpowane procesami, które są charakterystyczne dla tego społeczeństwa. Zawsze wyobrażam sobie, że jeśli są jakieś problemy ze skrajną prawicą, ze skrajną lewicą, z teoriami spiskowymi, jeśli to jest jakaś rana, jakiś wrzut na ciele europejskim, na ciele Zachodu, to Rosja tego wrzodu nie stworzyła, tylko posypuje go solą. Natomiast jeśli chcemy pozbyć się bólu, to musimy tego wrzodu się pozbyć i to jest zadanie dla Europy. Wydaje mi się, że jeśli Unia Europejska, jeśli Zachód, ale szczególnie Unia Europejska, zacznie działać zgodnie ze swoimi własnymi zasadami, nie pozwalając na żadną korupcję, będąc przejrzystym,
I tworzeniem atmosfery, gdzie drugi Gerhard Schröder nie jest możliwy. Jeśli Zachód z powrotem stanie się mocny, silny, to nie będzie miał problemu z rosyjską propagandą. To nie będziemy się wtedy zastanawiali, czy rosyjska propaganda jest skuteczna, czy nie. Bo problemem nie jest to, że ta propaganda jest skuteczna, tylko to, że nasze społeczeństwo jest za słabe. Jest pan byłym ministrem do spraw europejskich. Jak pan postrzega kwestie instytucjonalne, takie jak założenie telewizji rosyjskojęzycznej, czy stworzenie jakichś organizacji zwalczających propagandę? Czy wydaje się panu, że tego typu rozwiązania byłyby skuteczne, czy nie? Wydaje mi się, że nie mogłyby zaszkodzić. Może nie jestem tak optymistyczny jak Marcel. W Unii Europejskiej była taka inicjatywa, żeby stworzyć jakąś jednostkę, która będzie zwalczać propagandę rosyjską. Stworzono rzeczywiście taki zespół 6 osób, który publikuje raporty. Pamiętam, że to powstało też w mojej obecności. Więc nie spodziewałbym się jakichś piorunujących efektów, ale na pewno tego typu działania nie mogą zaszkodzić. Jestem sceptyczny i mam trzy rozwiązania, trzy propozycje. Moja pierwsza propozycja: potrzebujemy wdrażania naszego prawa, naszych przepisów i skutecznego ścigania przestępstw. Skutecznego działania organów ścigania. Tutaj nie chodzi o soft power, tylko po prostu o skuteczność działalności organów ścigania. Jeżeli komuś się grozi na przykład, no to jest to przestępstwo i jak najbardziej podlega karze w świetle prawa karnego. I wydaje mi się, że na przykład kiedy tego typu groźby miały miejsce w Wielkiej Brytanii, to władze, organy ścigania nie odpowiedziały wystarczająco ostro na to. Nie można tego typu zachowania tolerować po prostu. Druga sprawa, tutaj chciałbym powiedzieć coś o Ministerstwach Spraw Zagranicznych. Tutaj Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach dyplomacji publicznej powinny promować takie zdrowe środowisko medialne. Nie chodzi o promowanie, propagowanie określonych przekazów informacyjnych. To nie będzie skuteczne, to będzie wręcz kontraproduktywne. Jeżeli będziemy finansować podmioty czy ludzi, którzy propagują określone kwestie, na przykład prawa LGBT, czy inne specyficzne informacje, powinniśmy promować różnorodność, promować mniejsze podmioty medialne, ale nie określone przekazy informacyjne. W niektórych przypadkach być może można to zrobić, ale jeżeli będziemy promować wolne media w Kazachstanie czy w Mołdawii, to możemy odnieść sukces, ale jeżeli będziemy promować konkretne przekazy informacyjne, to będziemy postrzegani jako imperialiści i to może być kontraproduktywne. I trzecia kwestia wreszcie, trzecia propozycja, to nie jest propozycja dla rządu, tylko dla mediów. Wydaje mi się, że inne osoby też już o tym mówiły. Wydaje mi się, że media powinny być bardziej wyważone. Może mogłyby media mieć takich redaktorów, którzy będą właśnie uważać na propagandę ze strony Rosji i zwracać uwagę redaktorom, innym redaktorom pracującym w danym podmiocie medialnym, że mają do czynienia z manipulacją. Wydaje mi się, że tego typu osoby nie pracują w tym momencie w redakcjach. Te osoby nie są odpowiednio wyszkolone, żeby wyczuwać taką manipulację, odkrywać ją, obnażać, bo taka osoba powinna brać udział w posiedzeniach redakcji i zwracać właśnie uwagę, ostrzegać, tak żeby redaktorzy potem pisząc artykuły mogli też ostrzegać opinię publiczną, że próby manipulacji właśnie mają miejsce. We've done it for a few months, we're not going to keep on repeating
I nie wolno powtarzać mediom informacji zasłyszanych w różnych stacjach rosyjskich, które po prostu są nieprawdziwe. Także jest to kwestia decyzji redakcyjnych, odpowiednio podejmowanych, ale tutaj potrzeba ekspertów w redakcjach, którzy będą mogli monitorować źródła informacji i ostrzegać przed próbami tego typu manipulacji. Potrzebujemy ludzi, którzy się będą zajmować manipulacją polityczną, bo jeżeli tych ludzi nie ma, to będziemy podatni na tę manipulację polityczną. Nie będzie tutaj żadnego ratunku dla nas. To mogą też być osoby ze służb. Gdybym ja prowadził gazetę, to chciałbym, żeby taka osoba właśnie specjalizująca się w wykrywaniu propagandy i manipulacji brała udział w moich posiedzeniach, kolegiach redakcyjnych, tak żeby nas ostrzegać przed manipulacjami. Bardzo dziękuję. Bardzo prowokacyjne propozycje. Zastanawiam się, jakby miał wyglądać proces rekrutacji. Mamy jeszcze 10-15 minut. Możemy więc przyjąć pytania ze strony publiczności. Zachęcam bardzo, żeby skorzystać z obecności naszych wspaniałych gości. Widzę już pierwszą osobę, która się zgłasza. Proszę się nie krępować. Proszę prezentować swoje stanowiska, również jeżeli się Państwo nie zgadzają z naszymi gośćmi, i też proszę powiedzieć, do kogo adresują Państwo swoje pytanie. Thank you very much. My name is Igor Lubashenko. Dziękuję serdecznie. Nazywam się Lubashenko. Reprezentuję uniwersytet tutaj w Warszawie. Mam raczej komentarz niż pytanie. Po pierwsze, chciałbym podkreślić, że ja nie zajmuję się tym konkretnym tematem. Jestem tutaj amatorem i mój punkt widzenia to jest punkt widzenia amatora. I po pierwsze, chciałbym podkreślić jeszcze jeden efekt propagandy. Który jest bardzo dobrze widoczny w krajach takich jak Ukraina, gdy rząd odwołuje się do argumentów, mówiąc, że działamy w interesie czyimś innym. Nie czytam prasy zachodniej, więc nie wiem, jak to wygląda na Zachodzie, ale czy wy widzicie tego typu sytuacje także na Zachodzie? I jeszcze kilka uwag z mojej strony. Jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o dyplomację i telewizję rosyjskojęzyczną jako działanie zwalczające propagandę rosyjską. Jeśli mielibyśmy powołać tego rodzaju media, to musiałyby one opierać się na zasadach pluralizmu, a nie na jakimś mózgu, który mówiłby nam, co mamy robić. To nie zadziała, to jest niemożliwe. To nie oznacza, że takie media nie są potrzebne. Są potrzebne, ale wydaje mi się, że nie byłyby środkiem zwalczającym propagandę, miałyby nieco inne działanie. I taki jeden pomysł, jaki przyszedł mi do głowy pod koniec tej debaty, to to, że pan Szegowców powiedział nam, że powinniśmy zastanowić się nad skutecznością propagandy sowieckiej, nad tym, że ona wcale nie była skuteczna, to wydaje mi się, że wtedy przestrzeń medialna wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dziś mamy do czynienia z bardzo wieloma różnymi kanałami. I przynajmniej tutaj w Polsce widzimy, że ludziom brakuje myślenia krytycznego. Nie chodzi tutaj bezpośrednio o kwestię propagandy, ale my tutaj w Polsce mamy takie sytuacje, w których wyborcy partii A nie wierzą w pewnego rodzaju fakty wygodne dla partii B i na odwrót.
To samo dotyczy propagandy rosyjskiej, tak mi się wydaje. Podstawowym problemem jest to, że brakuje nam krytycznego myślenia. My, jako społeczeństwo zachodnie, brakuje nam krytycznego myślenia. Czy mógłby pan to skomentować? To pytanie nie jest skierowane do nikogo konkretnego. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Jedliński. Pracuję w Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego. Mam bardzo krótkie pytanie do Antona. Wspomniałeś o liberalnej zmianie w Europie Zachodniej. Chciałbym zapytać cię o roli Trumpa i jego tendencji liberalnych w dyskusjach między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Trump powiedział, ja nienawidzę Obamy, Putin też nienawidzi Obamy, więc mamy bardzo wiele wspólnego. Co pan sądzi, co ty sądzisz na temat narracji Trumpa? Dziś do pana, który wspomniał Magnickiego. Chwileczkę tylko który wspomniał Magnickiego. Słyszy pan? Jeszcze chwileczkę. Jedynka? Proszę. Więc wie pan, żeby zrozumieć, gdzie jest propaganda, a gdzie jest merytum. My chcemy zrozumieć świat. My chcemy wiedzieć, co się dzieje i jakim wpływom jesteśmy poddani, nie od strony opisu przez dziennikarzy, ale realnego świata. I to, co powiedział pan, jaką my zrobimy, bym powiedział, jak zrozumiemy ten świat i jaką informację my podamy ludziom. I teraz pan powiada coś takiego o Magnickim, prawda? Tak, jego zatłukli tam w tym więzieniu, ale Magnicki nie był adwokatem, tylko księgowym, prawda? Co on organizował? Skup akcji Gazpromu, prawda? Komu organizował? Bowdenowi. I dzisiaj mamy sytuację nowego rozdania o Magnickim, który, prawda, jest złożony pozew do sądu amerykańskiego wedle sądu, wedle prawa amerykańskiego, aby osądzić działalność Ermitaża przeprowadzonego przez Bowdena. I my tej informacji nie utrzymujemy w kraju. My w Polsce nie ma tej informacji. I trzeba otworzyć tego Sputnika, trzeba otworzyć te Russia Today, żeby dowiedzieć się o tym. Następna rzecz jest tego typu. Przed chwilą wziąłem i otworzyłem Sputnika. Pan powiada, że jest ta prawda propaganda ataku atomowego i tak dalej. Okazuje się, że dzisiaj 3 bombowce lecą z Ameryki, prawda, które będą ćwiczyć, bym powiedział, nad Morzem Bałtyckim atak nuklearny i przenoszenie broni jądrowych, no, nad Bałtykiem. Przecież to jest koło naszych granic. Dlaczego my tej informacji nie dostajemy? Ja muszę otworzyć Sputnik i teraz tak, kto jest wiarygodny, robi się i zaczynamy myśleć nad tym. Dla pana tego, co w środku siedzi, on mówi nam o Ukrainie, tam prawda, o Ukrainie, że Ukraina jest ten, prawda, coś takiego w Rosji, myślą, że oni tam, prawda, są tacy półrosjanie czy coś. Natomiast dowiadujemy się, bym powiedział, prawda, z tej propagandy rosyjskiej, że jest złożoność sytuacji w tej Ukrainie, że ta Ukraina nie jest jednorodna, składa się z 3 stref. Jest strefa zachodnia, prawda, jest antyrosyjska, to jest Ukraina, która tworzy dzisiaj nową osobowość ukraińską. Jest Ukraina środkowa, która jest taka, szuka, bym powiedział, równowagi. I jest Ukraina prorosyjska. Jeżeli pani zrobi referendum, to na południu i na wschodzie przegrywa Ukraina na rzecz Rosji referendum, obojętnie. I wszyscy o tym wiedzą. I tego nam nie mówią. I ostatnia już tylko powiem przykład wczorajszego dnia. Na naszym pasku pokazuje się, że u Nawalnemu SB zdjęło tam, prawda, komputery i ten, ale nie mówią przyczyny dlaczego. Dlaczego zdjęli jemu te komputery? Nam już tego nie mówią, prawda? I trzeba znowu iść do tej Russia Today, dowiedzieć się, dlaczego jemu to zdjęli. Bo włożył, prawda, skalujący coś niejasny, bym powiedział, w telewizji jakiś film. I my też, bym powiedział, jakoś manipulacji jesteśmy poddani, gdy tego rodzaju informacje docierają do nas. I pani ostatni. Pani była przed nami. To może... To dwie, obie panie i musimy... Ja bardzo krótko.
My name is Katarzyna. I work in the European Parliament. Nazywam się Katarzyna, pracuję w Parlamencie Europejskim. Chciałabym odnieść się do propagandy antyrosyjskiej. Moje pytanie brzmi następująco. Bardzo często w ramach Unii Europejskiej mówimy, że nie chcemy zwalczać propagandy antypropagandą, ale jednocześnie bardzo wiele polityków europejskich mówi o potrzebie promowania pozytywnej narracji europejskiej. I zastanawiam się, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy to jest też jakiś rodzaj propagandy i w jakim zakresie możemy mówić o marketingu wartości zachodnich? Dla mnie ta koncepcja jest nieco wątpliwa. Marta Jagłuszczyn, zajmuję się programami rozwojowymi w Chinach. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze brzmi następująco. Jak mierzymy to, jak skuteczna jest propaganda? Mówili Państwo o tym, że ona jest skuteczna albo nieskuteczna. Jeśli mamy ją zwalczać, czy jej przeciwdziałać, powinniśmy wiedzieć, czy ona działa, czy nie. Ale jak to zmierzyć? I drugie pytanie. Z Waszego doświadczenia, nie wiem, jak bardzo zastanawialiście się nad kwestią soft power w Chinach, ale tam jest bardzo wiele analogii. Jest Instytut Konfucjusza, który... Oczywiście mamy tutaj do czynienia z różnicą w sile gospodarczej, ale ciekawi mnie, czy wy zastanawialiście się nad propagandą chińską, czy macie jakieś doświadczenia w tym zakresie, czy porównywaliście Rosję i Chiny w zakresie propagandy. Dobrze, więc może, żeby pomóc naszym panelistom, pierwsze pytanie dotyczyło braku myślenia krytycznego na Zachodzie. Czy ktoś chciałby się do tego odnieść? Pierwsze pytanie dotyczyło tego, you're playing the cards of the Russian propaganda, yeah? That's what you said. Well, I'm saying, to było pytanie pana tutaj z przodu. We Francji wszyscy krytykują rząd i nikt nie mówi, że w ten sposób pomagamy rosyjskiej propagandzie. W Holandii też tak to nie wygląda. Kolejne pytanie. Rosyjskojęzyczna telewizja, która miałaby zwalczać telewizję, czy to miałoby przynosić jakieś rezultaty, czy nie? No cóż, wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy mieli większy wybór dla telewidzów rosyjskich w Europie, tak żeby oni mogli nie oglądać tej rosyjskiej telewizji, ale jakąś europejską. Nie powinna być to telewizja państwowa, tylko telewizja otwarta, telewizja prywatna. To by na pewno nie zaszkodziło. I brytyjskie rozwiązanie tego watchdoga, organizacji strażackiej, pokrywa się z tym, co powiedział Bruno o tym, że powinniśmy być bardziej surowi, jeśli chodzi o praktyki kryminalne i praktyki w mediach, które nie są wystarczająco zwalczane. I to nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, ale całej Europy. Pytanie dotyczące Chin. No cóż, to bardzo interesujące pytanie, bo w tym momencie Chiny kopiują działania Russia Beyond the Headlines. The first, Catherine, how do you say it's the small papers that are added to, I widziałem te dodatki papers, dołączane do zachodnich gazet, opłacane przez chińskie władze. I także widzimy, że Chiny rozwiązują, Chiny kopiują to rozwiązanie, tak samo jak Rosja kopiuje rozwiązania Instytutu Konfucjusza. I wydaje mi się, że po ofensywie propagandy rosyjskiej możemy oczekiwać ofensywy propagandy chińskiej. Propaganda pozostaje dla nas problemem do rozwiązania.
It's the issue of the paid supplements to Western press. Yes, it's a kwestia dodatków do gazet zachodnich. To jest bardzo interesujące zagadnienie. Dwa pytania do Antona. Jedno o Donalda Trumpa i drugie o to, że brakuje nam informacji o Rosji w mainstreamowej prasie. Bardzo, i z tego względu bardzo często musimy otworzyć Sputnika czy włączyć RT. Jeszcze coś chcę powiedzieć, zanim na te pytania odpowiem. Jeżeli chodzi o regionalne stacje telewizyjne, tak było na Krymie. Jeżeli rozmawiamy o stacjach telewizyjnych, które mają odpowiednią jakość, to na Krymie były tego typu stacje telewizyjne wyłącznie rosyjskie. Nie było ukraińskich stacji tego typu, które prezentowałyby odpowiednią jakość. Jest też Euronews po rosyjsku, ale to jest tylko stacja z wiadomościami, to nie jest pełny program telewizyjny. I wiele osób, które były lojalne wobec Ukrainy, zanim Rosja rozpoczęła swoją kampanię dezinformacyjną przeciwko Ukrainie, zmieniło swoje nastawienie po roku bombardowania tą rosyjską propagandą na Krymie. Jeżeli chodzi o Trumpa, Trump to bardzo dziwny przypadek. Z jednej strony jest to osoba bardzo europejska, bardzo bliska Orbanowi czy Marie Le Pen. Można powiedzieć, że jest to europeizacja amerykańskiej polityki, to co tam się teraz dzieje w kontekście Trumpa. Ale też nie możemy powiedzieć, że on zawsze wszystko mówi na poważnie, bo on jest takim showmanem. I czasami trudno powiedzieć, kiedy coś mówi poważnie, a kiedy tylko się zgrywa. Mówi na przykład, że mógłby się zaprzyjaźnić z Putinem, ale czy naprawdę tak uważa? Bo powiedział też na przykład, że chciałby zestrzelić wszystkie samoloty rosyjskie, które latają nad statkami amerykańskimi. Czy to jest jakieś oświadczenie proputinowskie, prorosyjskie? No raczej nie. Więc on mówi różne dziwne rzeczy i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, to jeszcze trudno ocenić stanowisko Trumpa. Jeszcze po prostu nie wiemy, co mówi na poważnie, a czego nie mówi na poważnie. Czasami po prostu mobilizuje opinię publiczną, będąc kontrowersyjnym i tylko mu o to chodzi. To jest dla niego sposób na wygraną w wyborach. Oczywiście prezentuje się tak, że wygląda bardzo podobnie do Orbana czy do Marie Le Pen, ale tak naprawdę nie wiem, co nas czeka, jeżeli wygra wybory, bo nie wiemy w tym momencie, co mówi na poważnie, a czego nie. Jeżeli chodzi o Sputnika, wydaje mi się, że informacje, o które się pan martwi, one są dostępne. Jeżeli ktoś chce do tych informacji dotrzeć, to może do nich dotrzeć również z innych źródeł, nie tylko ze Sputnika, bo nie ma takich faktów, które byłyby niedostępne w mediach mainstreamowych. I czasami jest tak w Sputniku czy na RT, możemy usłyszeć jakąś informację, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. Dlatego nie polecałbym nigdy czytania żadnej gazety, która po prostu mija się z prawdą. Jeżeli pana kraj byłby oskarżany o faszyzm, to czy pan by w to uwierzył? Ja mieszkałem na Ukrainie i RT, Sputnik mówili o tym, że mój kraj jest faszystowski. No to jest bzdura. I dlatego nigdy bym potem media nie sięgał. Dla mnie to nie są media, tylko narzędzia propagandowe i dezinformacyjne. No ten przykład, że pisano o Ukrainie jako państwie faszystowskim. Czy chciałbyś coś dodać, Bruno?
Wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe pytanie ze strony pani, która pracuje w instytucjach Unii Europejskiej. Dlaczego skarżymy się na propagandę rosyjską, jeżeli mamy własną propagandę? To ważne pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli mam mówić w swoim własnym imieniu, to nie chcę, żeby angażowano się w jakieś przestępstwa i zastraszano dziennikarzy. Jeżeli Rosja narusza tutaj prawo Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich, to powinny organy ścigania odpowiednio działać i nie pozwalać na tego typu przestępstwa. Wydaje mi się, że to nie jest kontrowersyjne i wydaje mi się też, że lepiej będzie dla naszej polityki sąsiedzkiej, jeżeli będziemy promować wolne środowisko medialne, pluralistyczne środowisko medialne w państwach na wschodzie, bo takie środowisko jest zawsze lepsze niż media kontrolowane przez władze państwowe. Ale to bardzo dobre pytanie, które pani zadała i wydaje mi się, że nie możemy wymagać od Rosji, żeby całkowicie wycofała się ze swojej propagandy, bo to jest nierealne i koncentrowałbym się raczej na tym pierwszym elemencie, czyli na tym, żeby zwalczać przestępstwa popełniane w Europie, na przykład przeciwko dziennikarzom. Jeżeli chodzi o Sputnika, no właśnie otworzyłem Sputnika, żeby przeczytać te informacje o tych bombowcach. Ja nie mam nic przeciwko czytaniu Sputnika czy oglądaniu RT, czasami sam to robię. Ta informacja, o której pan mówił, po prostu ta informacja jest mało ciekawa. To są ćwiczenia natowskie, które mają w tym momencie miejsce nad Bałtykiem i tak naprawdę no, to nie jest informacja dla szerszej publiczności, chyba że ktoś się interesuje szczególnie NATO. Wszyscy powinni czytać wszystko, moim zdaniem, i proponowałbym wszystkim, żeby czytali jak najwięcej. I może to dobry wniosek z naszego spotkania. I jak mówiłam na początku, to są tematy i pytania, których nie można wyczerpać podczas półtora godzinnej rozmowy. Także zachęcam do czytania książek naszych panelistów, tych, które już się ukazały i tych, które się dopiero ukażą. Wszyscy panowie też są aktywni na Twitterze i oczywiście też zachęcam do czytania New Eastern Europe. Bardzo dziękuję wszystkim za udział, dziękuję panelistom, bardzo dziękuję.